Hej, witam Was serdecznie na portalu wideotesty.pl. Mam na imię Mateusz i dziś zajmiemy się smartfonem odpornym na wszystko. Będzie to smartfon marki Evolveo Strongfone Q4. Zapraszam do oglądania. Zanim jednak dojdziemy do samego testu wytrzymałościowego, zobaczymy, jak ten smartfon wygląda, jest co oglądać. Ogromna obudowa wykonana w całości z gumy, można powiedzieć, że to też jest taki plastik obwleczony gumą. Trudno stwierdzić na pierwszy rzut oka, jak to naprawdę wygląda, ale sami widzicie, potężna obudowa, smartfon ważący 240 gram wraz z baterią. Bateria jest o pojemności 2000 mAh, schowana pod tą klapką, przykręcona dwoma śrubami. Znajdziemy tam też dwa sloty na kartę SIM, jeden obsługujący 3G, drugi 2G. Jest też opcjonalna klapka z baterią o pojemności 4,5 tysiąca mAh, gdzie z naszego smartfona możemy korzystać nawet do 14 dni, czyli na jakieś ekstremalne wyprawy, jak znalazł. No ale wracając do tej obudowy, no tak jak tutaj możecie właśnie zobaczyć, czyli tył smartfona jest tutaj, można powiedzieć, wytłaczany, front też, czyli ta obudowa lekko zachodzi na ekran, dzięki temu ten panel też jest lepiej zabezpieczony. Jeżeli chodzi o przyciski, no z prawej strony znajdziemy taki, można powiedzieć, tradycyjny przycisk ciszej, głośniej. Na samym szczycie urządzenia znajdziemy przycisk włącz, wyłącz oraz zablokuj, odblokuj. No i pod tą zaślepką, oczywiście nagumioną w całości, znajdziemy wejście na słuchawki i kabel mikro USB. Już możecie tutaj zobaczyć, jak gruba jest ta obudowa. Ma to też swój mały minus, ponieważ nie każdy słuchawki, nie każdy kabel po prostu tam wejdzie. Nie każdy taki, można powiedzieć, standardowy. Po prawej stronie znajdziemy też dwa klawisze. Jeden jest standardowo od uruchamiania aparatu i robienia zdjęcia nim, a drugi jest od opcji samego Androida, czyli jeżeli klikniemy tutaj dłużej, pojawia nam się opcja SOS, czyli mamy ustawienia do opcji właśnie SOS. No i tutaj możemy sobie zdefiniować 5 numerów, do których możemy ewentualnie wysłać wiadomość, czy wręcz zadzwonić. Jest to też dość ciekawa opcja, jeżeli na przykład wybieramy się na jakieś wyprawy survivalowe. Co ważne, oprócz klawiszy funkcyjnych, które są tutaj na ekranie, mamy też dwa klawisze fizyczne do odbierania i zakończenia rozmowy, czyli jeżeli mamy jakieś rękawiczki, czy chociażby mamy ten ekran mokry, jak zobaczycie później, też jeżeli jest ta szyba jest mokra, no to niestety ten ekran nie działa prawidłowo, ale to jest akurat normalne. No i tutaj mamy te właśnie klawisze do odbioru i zakończenia rozmowy, ale też na przykład klawisz ten nam blokuje naszego smartfona. Tak mniej więcej wygląda właśnie obudowa. Znajdziemy tutaj jeszcze też kamerkę o rozdzielczości 1,3 megapiksela, choć programy tutaj benchmarkowe pokazują, że to jest 1,9 megapiksela. No i tutaj jeszcze znajdziemy aparat 8-megapikselowy z diodą doświetlającą LED. Tutaj jeszcze też znajdziemy głośnik. Tak prezentowałby się smartfon Evolveo Strongfone Q4. A co ma w środku? W środku mamy czterordzeniowy procesor MediaTeka MT6589, popularny procesor, do tego 1 GB pamięci RAM, no i procesor graficzny PowerVR SGX 544MP. Całość składa się na wynik 14000 punktów w benchmarku AnTuTu i to jest dość dobry wynik, czyli nie będziemy mieli żadnych problemów z samym systemem. Mamy tutaj Androida wersji 4.2.1, no i też z grami, gra na przykład Dead Trigger 2 chodzi tutaj dość fajnie i nie zobaczymy jakichś tam, można powiedzieć, specjalnych ścinek. Jeżeli chodzi o sam system operacyjny, to mamy tutaj, tak jak powiedziałem, Androida wersji 4.2.1 Jelly Bean, można powiedzieć, bez żadnej nakładki producenta. Dodano tylko te kilka funkcji, typu właśnie w ustawieniach te ustawienia SOS i no i oczywiście ustawienia kart SIM, czyli to też już w niektórych smartfonach właśnie
widzieliśmy. Też mam jeszcze radio, które po podłączeniu do słuchawek możemy ewentualnie sobie tutaj słuchać. Niestety też już tutaj możemy zobaczyć, że Android Jelly Bean też nie jest do końca spolszczony. Niestety to też jest jakieś małe zaniedbanie. Kilku recenzentów też o tym wspomniało. Ja też o tym wspominam. No w dzisiejszych czasach takie rzeczy powinny być dopilnowane. Mamy też jeszcze jakiś tutaj, można powiedzieć, kompas, no i to właściwie tyle, jeżeli chodzi o system Android, czyli typowy system Google. Co jeszcze? Może powiedzmy o ekranie. Ten ekran jest czterocalowy, wykonany w technologii IPS, ale co ważne, pokryty też szkłem Gorilla Glass i smartfon po testach absolutnie nie dostał żadnej ryski, czyli jak najbardziej możemy stwierdzić, że to jest właśnie Gorilla Glass. Co jeszcze? Może przejdźmy do aparatu. 8-megapikselowy aparat, zdjęcia jak najbardziej możecie zobaczyć na stronie wideotesty.pl, ale mi się wydaje, że do filmu też jeszcze tutaj wrzucę. Mamy też opcję HDR, mamy opcję panoramy. Ta kamerka nagrywa też filmy w rozdzielczości HD, czyli 720p, czyli jak na taki smartfon, można powiedzieć, do zadań specjalnych, to wygląda to dość dobrze. Nie wszystkie właśnie smartfony takie, można powiedzieć, do zadań specjalnych mają dobre multimedia. Ten akurat ma dość przyzwoite. Fajnie też wygląda opcja z muzyką. Ten głośnik monofoniczny działa dość fajnie, dość głośno, ale przede wszystkim nie drażni ucha. Dźwięk jest czysty, dobry bas i pod tą wielką zwałą tej gumy działa to bardzo, bardzo dobrze. Czyli też nie możemy za wiele zarzucić multimedium i dźwięk w smartfonie należy moim zdaniem do plusów. No i co? No i to tak pokrótce było wszystko. Też nie ma za bardzo co opowiadać o ekranie, bo najważniejsze rzeczy dzieją się oczywiście na zewnątrz tym razem, jeżeli chodzi o tego smartfona, czyli przede wszystkim obudowa, przede wszystkim ekran. No i najważniejsza rzecz, czyli wytrzymałość tego smartfona, a wytrzymuje naprawdę sporo, dlatego zachęcam Was teraz do obejrzenia drugiej części filmu z planeru. Pierwszym testem, którym poddamy naszego Strongfona, będzie test wody. Specjalnie na tą okazję wybrałem się do miejscowości Ostromecko pod Bydgoszczą, no i w pobliskim stawie zanurzymy naszego Evolveo, no i zobaczymy, czy przetrwa tą próbę. Pewnie przetrwa, ale żeby z tradycji stało się zadość, musimy to uczynić. Tak więc wkładam naszego Strongfona do wody. Mam tutaj specjalną osobę, która na ten telefon zadzwoni. No i zobaczymy, czy nas Strongfon będzie działał. Podejrzewam, że może nie zadziałać z racji tego, że po włożeniu do wody Strongfon niestety traci zasięg, ale jednak nie. Jednak działa. Jednak można się dodzwonić. Jeżeli dobrze usłyszycie. Dokładnie. I połączenie było. Tak więc pierwsza próba wody. Zdecydowanie powiodła się nasz Strongfon, tu możecie go zobaczyć dokładnie. Wyszedł z tej próby. Znakomicie. Kolejnym naszym testem będzie zrzucenie naszego Strongfona Q4 z tych oto schodów. Myślę, że próba powinna wypaść równie okazała jak poprzednia.
No i tak wypadły testy naszego StrongPhona. Myślę, że urządzenie dość udane. Wytrzymałe przede wszystkim i faktycznie wytrzymałe. Po kilku upadkach praktycznie nie ma śladu, a w szczególności ten ekran Gorilla Glass faktycznie jest bez, można powiedzieć, żadnej absolutnie ryski. Smartfon kosztuje w okolicach 1000 zł, też i na stronie producenta, tak samo i na aukcjach internetowych. Z plusów urządzenia, no to oczywiście, tak jak powiedziałem, wytrzymało się, dość dobra specyfikacja, niezły aparat, bo mogliśmy się też spodziewać czegoś na pewno innego. Dźwięk też, może nie jakoś mnie super zachwycił, ale na pewno przypiszę to do plusów. No i ekran 4-calowy, może sam smartfon jest dość duży, a ekran tylko 4-calowy, ale też ekran IPS-owy jakoś tam daje radę, w słońcu też powinniśmy go zobaczyć. Jedyne co, po zamoczeniu tego smartfona jakoś tam specjalnie nie działa ten ekran na dotyk. Ciekawe dwa klawisze, jeżeli chodzi o zakończenie i rozpoczęcie rozmowy, czyli jak najbardziej, jeżeli mamy rękawiczki, brudne ręce, możemy fajnie z tego też korzystać. No i tyle. Dobra czwórka, jeżeli chodzi o ten smartfon. W końcu coś innego. W końcu dla tej, jakby można powiedzieć, troszeczkę niszowej grupy. No i warto się tym smartfonem, nad tym smartfonem zastanowić. Dzięki za oglądanie. Polecam stronę wideotesty.pl. Tam znajdziecie też zdjęcia w pełnej rozdzielczości i moją recenzję. No i co? Subskrybujcie, komentujcie. No i do następnego razu. Trzymajcie się, hej!